Karol Żwir. Jakub Bieroński, rezerwowy pod Beskidzia, trafił na 4-2 w 66 minucie, a potem na kwadrans przed końcem Żwir opuścił boisko. Tymczasem akcja gospodarzy. Fundambu, zagranie za plecy, choć jeszcze nie koniec. Mamy pierwszy strzał, to chyba Łukasz Moneta szukał swojej szansy. Kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów w jedną i w drugą stronę. To jest na pewno trudność dla mojego zespołu, a teraz gol! Trzecia minuta spotkania, tutaj Biernasz, zabierna postawa obrońców drużyny Stomilu Olsztyn, no i to starcie fatalnie. Także i dzisiaj rozpoczyna się dla gospodarzy Majsa Fal, chyba zdobywcą gola. To trwało nawet chyba nie 200 sekund. Gratulacje, jest jeszcze charakterystyczna kołyska tutaj dla któregoś z zawodników Sączersów. Majsa Fal trafia do bramki, Sandecja wychodzi bardzo szybko na prowadzenie. Remisz najpierw z Tychami pauzował za kartki przeciwko Podbeskidziu, usiadł na ławce rezerwowych, no i dzisiaj powrócił do podstawowego składu, no ale tak jak wspominałem, też problemy mięśniowe Dampca i absencja tego gracza w tym spotkaniu. Teraz, no dobre to dośrodkowanie Słabego, od razu tutaj na bliższy słupek ruszyli, blokując bramkarza, gracze Sandecji. Ale tutaj pewnie chwycona piłka przez Syldatka. Jeszcze jakiś uraz jednego z zawodników drużyny Stomilu Olsztyn, to Jonathan Simba, 20-latek wypożyczony z Radomiaka. Trener Stawski mówił przed tym spotkaniem, że bacznie przeglądał się na ostatnich treningach wraz ze swoim sztabem obu bramkarzom i no, na treningach lepiej Syldatk wyglądał. Tymczasem akcja drużyny Sandecji, Janicki dzisiaj ustawiony, jeszcze Chmiel, Sowcić, 2-0, 15 minuta spotkania i Sandecja prowadzi w Olsztynie 2-0 i podopieczni trenera Dariusza Dudki rehabilitują się coraz mocniej za tę pucharową przegraną. Tutaj przy stadionie na ulicy Piłsudskiego będzie zmiana, jednak uraz Jonathana Simby po tym starciu z Swietosławem Dikowem okazał się poważny. Jeszcze raz Janicki, Chmiel, tutaj on mógł już uderzać, ale dostrzegł lepiej ustawionego Sowsicia i dzisiaj grający bardziej jako defensywny pomocnik gracz z Chorwacji. Czysto odebrana piłka piłkarzowi z Demokratycznej Republiki Kongo. Sowsić, Fundambu. Dobra prostopadła piłka Mikita. I brawo Dawid Pieczkiewicz. Pierwsza interwencja bramkarza Sandecji. 21-letni Beniamin Czajka to jest także kolejny z zawodników wypożyczony z Wisły Płock. Fundambu, dobra piłka, Fundambu, jeszcze pyrdoł, uderza na bramkę, ale strzelił niecelnie. Bez kontrowersji, nie było to przewinienie na czerwoną kartkę. Gramy dalej, Chmiel w pole karne, piąstkuje Syldakt. Trudna piłka, jeśli chodzi o bramkarza, poradził sobie teraz Syldakt, ale już piłkę wygarnął za drugim razem za linii końcowej. Ma przebłyski, potrafi zagrać fenomenalnie te dryblingi, jeden na jeden, ale dzisiaj no, zupełnie niewidoczny, ofensywny, kreatywny zawodnik drużyny Stomilu Olsztyn. Dobra piłka teraz wreszcie do Monety. Ma czas i miejsce Łukasz Moneta w pole karne. Zagrana piłka, ale tutaj zdążyli wrócić pod własną bramkę przyjezdni. Spychała i piłka w rękach Pieczkiewicza. Trochę rozczarował z Podbeskidziem, ale cały czas już nie chcę cały czas wracać do tych nieszczęsnych goli. Teraz mogło być za to i powinno być 3-0. Miał swoją okazję Jakub Zych w Pucharze Polski. Właśnie 1-0 z Sandecją.
No i teraz 3 listopada rywalem Korona Kielce, brawa dla Syldat. To był chyba taki centrostrzał płaski w wykonaniu Janickiego. Padł gol, mielibyśmy kontrowersję faktycznie, bo pomógł sobie ręką przypadkowo, ale miał z tego korzyść gracz zespołu gospodarzy. Jeszcze próba Jakuba Zycha z kolei, jeszcze Jakub Zych, nie koniec, do samego końca blokowany przez Czajkę. Chmiel, jest szansa na 3. bramkę i brawa dla Syldatka. Wygarnął trudną piłkę, skozłowała przed nim futbolówka, ale poradził sobie w tej sytuacji doskonale. No dobrze, do boku wybita piłka przez rezerwowego gracza Stomilu. Jeszcze Sowcić, świetnie, miękko, Chorwat, zagrana piłka. Chmiel prawą nogą, ale nie trafił w bramkę. Dobra piłka na bliższy słupek, jeszcze Pawlak. Mikita, zatrzymany przez Kasprzaka, jeszcze spychała i to będzie rzut karny. Jeszcze okazję dla Stomilu na 10 minut przed końcem, tak orzekł Piotr Urban. Jeszcze raz spójrzmy, no tak, Kasprzak, który wszedł w przerwie w miejsce mającego żółtą kartkę na swoim koncie Fola. Patryk Mikita kontra Dawid Pieczkiewicz. 82. minuta i Stomil przed szansą strzelenia gola kontaktowego. Broni Pieczkiewicz, dobitka, gol! Gol! Było blisko, by tutaj Pieczkiewicz obronił jedenastkę. No, nie ruszyli w sukurs za strzelcem zawodnicy Sandecji. Pozwolili Mikicie dobić piłkę i jest gol kontaktowy w 82. minucie. Spychała, dobrze zagrana piłka, skakał do niej zarówno Czajka teraz, ależ to była okazja, by tutaj zdołał Stomil wyrównać się, bliski szczęścia i Mikita, jeszcze jeden z podopiecznych Adriana Stawskiego. Jeszcze raz spójrzmy na tę sytuację. Wybita piłka, uderzał Wojciech Rejman, kapitalna interwencja Pieczkiewicza.